Denke an zwei Abschnitte aus dem Leben Jakobs. Myślę teraz o dwóch urywkach dotyczących życia Jakuba. Zuerst aus Kapitel 28. Z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 28 rozdziału. Die Verse 10 bis 21. Od 10 do 21 wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział, od 10 do 21 wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło. I wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. Und von Kapitel 32, i z 32 rozdziału jeszcze przeczytamy Vers 25 bis 32. Od 25 do 32 wiersza. 32 rozdział, od 25 do 32 wiersza. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował, i rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: Dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Pniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Wir haben in dem Lied gesungen, es kennt der Herr die Seinen. W pieśni śpiewaliśmy, że Pan zna wszystkich tych, którzy są Jego. Und wir können das sicherlich gut verstehen, wenn wir das Leben Abraham betrachten. I z całą pewnością możemy to dobrze zrozumieć, gdy rozważamy życie Abrahama.
Er war der Mann des Glaubens. On był mężem wiary. Und wir können verstehen, dass Gott sich der Gott Abrahams nennt. I możemy to zrozumieć, że Bóg siebie samego nazywa Bogiem Abrahama. Gott nennt sich auch der Gott Isaaks. Bóg siebie też i nazywał Bogiem Izaaka. Aber erstaunlicherweise nennt Gott sich auch der Gott Jakobs. Ale co jest godne podziwu, Bóg również siebie nazwał Bogiem Jakuba. Und wenn wir uns das Leben Jakobs angucken, a gdy my tak przyjrzymy się życiu Jakuba, dann verstehen wir, was das heißt, dass der Herr die Seinen kennt. To na pewno zrozumiemy wtedy, co to oznacza, że Pan zna wszystkich tych, którzy są Jego. Er kennt sie nicht nur mit Namen. On nie tylko ich zna po imieniu. Er kennt ihren ganzen Herzenzustand. On zna ich cały stan ich serca. Er kennt die Stärken und die Schwächen eines jeden Gläubigen. I on zna wszystkie słabe i mocne strony każdego pojedynczego wierzącego. Und er kümmert sich um jeden einzelnen Gläubigen. I on troszczy się o każdego pojedynczego wierzącego. Weil, wie es der erste Petrusbrief sagt, er Interesse an uns hat. Bo tak jak to możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra, on jest zainteresowany nami. Und hier bei Jakob können wir sehen, welch eine Mühe Gott aufwendet. A w przypadku Jakuba możemy też to zauważyć, jak z wielkim trudem Bóg się nim zajmuje. In Kapitel 28 war Jakob eigentlich hoffnungslos. Gdy spojrzymy na 28 rozdział, to zauważymy, że można by powiedzieć, Jakub jest beznadziejny. Hinter ihm war Esau, der ihn verfolgte. Za nim był Ezaw, który go prześladował. Vor ihm lag etwas völlig Unbekanntes, wo er nicht wusste, was ihn erwarten würde. Przed nim znajdowała się przyszłość całkowicie dla niego nieznana i nie wiedział, co go spotka. Und über ihm war Gott, den er beleidigt hatte. A nad nim był Bóg, którego on tak uraził. Und das ist die Situation von Jakob hier ab Vers 10. I taka jest właśnie sytuacja Jakuba, jak oglądaliśmy go począwszy od 10 wiersza. Und nicht umsonst beginnt die Begebenheit damit, dass die Sonne untergegangen war. I to wcale nie przypadkowo ten urywek rozpoczyna się od tego określenia, że właśnie gdy słońce zachodziło. Natürlich war es buchstäblich Nacht. Naturalnie to też również zaczynała się noc. Ich bin davon überzeugt, wir können noch weitergehen mit diesem Vers. Ale ja jestem osobiście przekonany, że co do treści tego wiersza możemy posunąć się dalej. Dass ihm persönlich die Sonne untergegangen war. Że dla niego osobiście również też i zaszło słońce. Denn wir haben in Kapitel 32 am Ende gelesen. Dlatego, że czytaliśmy pod koniec tego 32 rozdziału. Und die Sonne ging ihm auf. A słońce wschodziło dla niego. Das heißt also, dieser natürliche Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. To oznacza, że te naturalne zjawiska, jak zachód i wschód słońca, spiegelt uns gleichzeitig seinen Herzenzustand wider. Jednocześnie odzwierciedlały jego stan serca. Wir haben das in den beiden Abenden gestern, vorgestern gesehen. I w tych poprzednich dniach dwóch mogliśmy to wieczorem oglądać. Es ist eben nicht nur Geschichtsschreibung. Bo to, co czytamy, to nie tylko jest zapis historycznych zdarzeń, sondern alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Ale wiemy, że wszystko to, co wcześniej zostało zapisane ku naszemu pouczeniu. Zu unserer Ermunterung, zu unserer Ermahnung. I zostało zapisane ku naszemu zachęceniu, jak również też i napomnieniu nas. Jakob ist völlig am Ende. Można powiedzieć, że Jakub teraz doszedł do końca swoich możliwości. Er hat nichts außer seinen Stab. On nie ma już niczego przy sobie oprócz swojej laski. Und muss sogar einen Stein als Kopfkissen benutzen. I nawet musi użyć kamienia jako poduszki na noc. Er besaß überhaupt keine innere Herzensruhe mehr. A dodatkowo nie był spokojny w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Und schlafen ist ja sicherlich sein innerer Zustand, der von Gottes Entfernung spricht. A to, że spał, to na pewno też jest i określeniem jego wewnętrznego stanu, bo on rzeczywiście znajdował się oddalony od Boga. Ich weiß nur zwei Stellen in der Bibel, wo Schlaf wirklich etwas Positives bedeutet.
Ja znam tylko dwa miejsca z Biblii, w których sen jest odzwierciedleniem pozytywnej rzeczy. Das ist natürlich einmal bei dem Herrn Jesus selbst. Naturalnie tutaj oglądamy osobę najpierw Pana Jezusa. Als er auf dem Schiff schlief. Wtedy, gdy on zasnął, będąc na łodzi. Was uns zeigt, dass er vollkommen Mensch gewesen ist. Oglądamy go w tym, że on rzeczywiście był doskonałym człowiekiem. Aber dass er im Frieden mit seinem Gott und Vater seinen Weg ging. Ale jednocześnie to, że on swoją drogą szedł w całkowitym pokoju ze swoim Bogiem Ojcem. Und da spricht dieser Schlaf von Herzensruhe, von innerer Ruhe. I ten jego sen właśnie obrazowo objawia ten całkowity spokój w jego sercu. Von dem Genuss des Friedens Gottes. I to korzystanie w pełni z pokoju Bożego. Das zweite positive Beispiel ist Petrus im Gefängnis. Drugi pozytywny przykład to właśnie Piotr, który zasnął w więzieniu. Der Mann konnte schlafen, bevor er am nächsten Tag hingerichtet werden sollte. Ten mąż potrafił zasnąć i spać spokojnie, pomimo tego, że wiedział, że następnego dnia będzie wyprowadzony na osądzenie. Hier spricht der Schlaf wieder von Herzensruhe. Tutaj ten sen również wskazuje na ten spokój wewnątrz serca. Von Sicherheit geborgen zu sein in Jesus Christus. O tym bezpieczeństwie i ukryciu samego siebie w Jezusie Chrystusie. Sonst ist der Schlaf in der Regel negativ. Ale tak poza tym inne przypadki snów są w tym wydźwięku negatywnym przedstawione. Er spricht von geistlicher Trägheit. I obrazowo wskazują na lenistwo duchowe. Zum Beispiel der König Og. Og in... Na przykład przypadek tego króla Oga. Er hat ein einziges Kennzeichen. I ten król cechował się tylko jedną zasadniczą rzeczą. Und sein Kennzeichen war sein riesiges Bett. Jego cechą charakterystyczną, to znaczy opisem jego osoby, to było to, że posiadał ogromne łoże. Ein Bett aus Eisen. W dodatku zrobione z żelaza. 4-5 Meter lang. 4 czy 5 metrów długie. Und dieser König musste besiegt werden. I właśnie ten król musiał być zwyciężony. Bevor man in das verheißene Land hineinziehen konnte. Zanim Izrael mógł wejść do obiecanego kraju. Und genauso ist es hier auch bei Jakob. I dokładnie tak ta sprawa wygląda w przypadku Jakuba. Es spricht davon, dass sein Herz nicht mit Gott erwärmt ist. A to wskazuje na to, że jego serce nie było rozgrzane tą społecznością z Bogiem. Es spricht von geistlicher Trägheit. I ten sen wskazuje na tę duchową ospałość, lenistwo. Auch wenn viel körperliche Aktivität da gewesen ist. Nawet jeżeli w jego życiu było wykonywanych wiele takich czynności czysto cielesnych. Aber es fehlte die echte wärmende Beziehung zu Gott. Ale brakowało tego naprawdę gorącego powiązania z Bogiem. Und so liegt er dort und träumt. I tak czytamy, że on tam zasnął i miał sen. Und dieser Traum war sicherlich von Gott. I ten sen z całą pewnością był od Boga. Und wir haben einige Stellen in der Bibel, dass Gott tatsächlich durch Nachtgesichter auch mal zu uns Menschen sprechen kann. I mamy kilka takich miejsc w Biblii zapisanych, w których Bóg rzeczywiście poprzez te widzenia nocne do nas ludzi przemawiał. Sage nicht, dass das der normale Weg ist, wie Gott heute zu uns spricht. Ja wcale nie twierdzę, że to jest normalna droga, na której Bóg w dzisiejszych czasach do nas przemawia. Aber es ist eine Möglichkeit. Ale jest to jedna z możliwości. Und in Ausnahmefällen kann Gott sie sicher heute auch noch benutzen. I na pewno w wyjątkowych przypadkach Bóg może i w dzisiejszych czasach taką możliwość wykorzystywać. Und so spricht hier Gott durch diesen Traum zu Jakob. I tutaj Bóg w tym śnie przemawia do Jakuba. Mit dem Ziel, ihn zu ermuntern und zu stärken. Mając na celu zachęcenie go i wzmocnienie duchowe. Weil er genau weiß, was dieser Jakob braucht. Bo on dokładnie wie, że Jakub tego akurat potrzebuje. A wir werden gleich sehen, wie Jakob darauf reagiert. I zaraz będziemy przyglądali się temu, w jaki sposób Jakub na to zareagował. Es war diese Leiter, die bis an den Himmel gestellt war.
I widział tą drabinę, która była postawiona od ziemi aż do nieba. Und man sah Engel Gottes, die auf und niederstiegen. I widział tych aniołów Bożych, którzy stępowali i wstępowali na tej drabinie. Interessant ist schon die Reihenfolge. Jest to tutaj interesujące, że tu jest specjalnego rodzaju kolejność. Sie stiegen zuerst auf und dann anschließend herab. Czytamy, że najpierw wstępowali po tej drabinie, a potem dopiero, że wstępowali na dół. Wir hätten sicherlich die umgekehrte Reihenfolge für wahrscheinlicher gehalten. My może byśmy uważali, że odwrotna kolejność byłaby bardziej prawdopodobna. Aber ich denke, das zeigt uns in besonderer Weise die Gnade des Herrn Jesus. Ale ja myślę, że ta kolejność w szczególny sposób nam pokazuje łaskę Pana Jezusa, der ja oben über dieser Leiter stand, który właśnie nad tą drabiną u góry stał, und der eben dafür sorgte, dass seine Boten von Jakob zu ihm heraufstiegen. I który o to właśnie się postarał, aby jego posłańcy właśnie przychodzili od Jakuba w kierunku do Boga. Als wenn er sagen würde, ich kenne deine ganzen Probleme, die du hast. Jak gdyby chciał Bóg powiedzieć, ja znam wszystkie twoje problemy. Und ich kenne aber auch dein größtes Problem, was du selbst hast. I ja znam również twój największy problem, jakim ty masz. Dass du meinst, du müsstest alles selbst in die Hand nehmen. Że ty myślisz, że ty sam musisz wszystko wziąć w swoje ręce i kierować swoim życiem. Dass du einfach mit den Dingen, die dich betreffen, nicht zu mir kommst. Że ty po prostu z tymi rzeczami, które ciebie spotykają, nigdy nie przychodzisz do mnie. Und dass du nicht vertraust, dass ich dir wirklich helfen kann. I że w ogóle mi nie zaufałeś, że ja mogę tobie rzeczywiście pomóc. Sondern dass du meinst, du musst mir immer noch ein klein wenig nachhelfen. I że ty myślisz, że zawsze musisz mi w tym pomagać. Denn das war das Leben von Jakob. Das war das Leben von Jakob. Takie właśnie rzeczywiście było życie Jakuba. Wenn man es in einem Satz beschreiben würde. Gdybyśmy je chcieli opisać jednym zdaniem. Dass er immer meint, er müsste Gott ein klein wenig vorauseilen. Człowiek, który zawsze musiał jak gdyby być troszeczkę do przodu przed Bogiem. Weil er dachte, Gott schafft das ohne ihn nicht. Bo jak gdyby myślał, że Bóg nie da rady sobie bez jego pomocy. Vielleicht denken wir das auch manchmal von uns selbst. Może i my czasami myślimy o nas samych w ten sposób. Dass man vielleicht von sich denkt, Gott braucht mich unbedingt. I może myślimy, że Bóg przecież mnie naprawdę koniecznie potrzebuje. Und dass das einfach nur die Gnade Gottes ist, wenn man irgendetwas für ihn tun darf. A zapomina się o tym, że to jest zawsze czystą łaską Bożą, że w ogóle możemy kiedykolwiek coś uczynić dla Boga. Gott hat uns eigentlich überhaupt nicht nötig. Bóg w rzeczywistości w ogóle nie potrzebuje nas. Aber dass er uns benutzt, ist seine Gnade, sein Entgegenkommen. Ale to, że on nas używa, to jest jego tylko łaska i wyjście nam naprzeciw. Aber bis dorthin hatte Jakob wenig davon verstanden. Ale aż do tego miejsca Jakub niewiele z tego zrozumiał. Und so spricht auch plötzlich der Herr zu ihm, vielleicht in diesem Traum. I może nagle teraz Pan do niego przemawia, może jeszcze właśnie w tym śnie. Er stellt sich vor, damit kein Missverständnis versteht. I on siebie samego tutaj przedstawia, aby nie było jakichś wątpliwości, z kim ma do czynienia. Es sind nicht die Engel, die dir eigentlich helfen, das sind nur dienstbare Geister. A nie to tymi pomocnymi są tutaj w tym aniołowie, którzy rzeczywiście są tymi duchami usługującymi, sondern ich der Herr stehe am Ende dieser Leiter. Ale to Pan sam osobiście, ja stoję na szczycie tej drabinie. Und er stellt sich hier in seinem persönlichen Namen, in seiner Beziehung zu seinem Volk vor. I on w swoim przedstawieniu się mówi o swoim osobistym imieniu, które tak ściśle jest powiązane z jego własnym narodem. Der eine persönliche Beziehung zu diesem Volk hat. Dlatego, że Bóg ma taki osobisty związek z tym narodem. Und dann sagt er, ich bin der Herr, der Gott Abrahams. I dlatego on mówi, jam jest Pan, Bóg Abrahama. Deines Vaters. Twojego ojca. Und der Gott Isaaks. I Bóg Izaaka.
Er sagt interessanterweise nicht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Izaaks, deines Vaters. To jest interesujące, że Bóg tutaj się nie przedstawia, jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, twojego ojca. Sondern er sagt, ich bin der Gott Abraham, deines Vaters. Ale mówi, jestem Bogiem Abrahama, twojego ojca. Ich denke, wir haben gestern und vorgestern gesehen, warum. Tak, pomyślcie o tym, co żeśmy słyszeli wczoraj i przedwczoraj. Dlaczego tak właśnie się zwraca? Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Bo to Abraham jest właśnie ojcem wszystkich wierzących. Und eben nicht Isaak. A nie właśnie Izaak. Und so wird Jakob darauf hingewiesen. I ta sprawa tutaj została przedstawiona Jakubowi. Auf diesen Abraham, der glaubte. I Bóg wskazał na tego Abrahama, który wierzył. Dem es zur Gerechtigkeit dazu gezählt wurde. Dem es zur Gerechtigkeit, zur Rechtfertigung dazu gezählt wurde. A dodatkowo temu Abrahamowi zostało przypisane usprawiedliwienie. Jakob war weit von diesem Glauben entfernt. Ale Jakub był daleko oddalony od tego rodzaju wiary. Dann gibt er ihm eine Verheißung. I tu Bóg daje mu swoją obietnicę. Man kann sich das hier kaum vorstellen. To jest naprawdę trudne do wyobrażenia. Dieser Jakob geht einen völlig eigenen Weg. Ten Jakub, który idzie całkowicie samowolną drogą. Und anstatt dass Gott ihn jetzt hart korrigiert, i zamiast teraz Bóg miałby go natychmiast skorygować w tej drodze, spricht er hier in Gnade zu ihm, to Bóg zwraca się w swojej łasce do niego i przemawia do niego. Und zeigt ihm sogar zwei Dinge, die er ihm und seinem Vater schon versprochen hatte. I pokazuje mu na dwie rzeczy, które on jemu i jego ojcu już dawno temu przyrzekł. Das erste ist, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben. Pierwsza rzecz to to, że ten kraj, czy ta ziemia, na której ty teraz leżysz, ja tobie ją dam. Was für ein Unterschied zu Abraham. Jakaż to wielka różnica w stosunku do Abrahama. Abraham hat dieses Land im Glauben durchschritten. Czytamy o tym, że Abraham przechodził we wierze przez ten kraj. Jakob war auf der Flucht. A Jakub tutaj znajdował się w czasie ucieczki. Er lag völlig enttäuscht und erschöpft auf diesem Land. On całkowicie zawiedziony i wyczerpany leżał teraz na tej ziemi. Und Gott betont das auch. Bóg to również też i podkreśla. Und trotzdem sagt er, dir will ich es geben und deine Nachkommen. A pomimo tego daje mu tą obietnicę, tą ziemię dam tobie i potomstwu twojemu. Und man sieht, dass hier auch die Prophezeiung nicht so weit geht wie bei Abraham. Dass die Prophezeiung, die zukünftige Voraussage nicht so weit geht wie bei Abraham. I tu możemy zauważyć, że to proroctwo dotyczące przyszłości nie posuwa się tak daleko jak w przypadku Abrahama. Denn hier wird der Blick nur auf das irdische Volk Israel gelenkt. Dlatego, że to spojrzenie jest tylko skierowane na ten ziemski lud izraelski. Wir sehen das an zwei Punkten. A możemy to zauważyć na przykładzie dwóch punktów. Das eine ist, dass das Wort Nachkommen in der Mehrzahl steht. Po pierwsze, tutaj to słowo potomstwo twoje jest zapisane w liczbie mnogiej. Wir haben bei Abraham gelernt, dass es dort in der Einzahl stand. A mogliśmy się tego nauczyć w poprzednich dniach, że to słowo w przypadku Abrahama było użyte tylko w liczbie pojedynczej, potomkowi twemu. Und der Galaterbrief hatte uns erklärt, weil es eben von Christus spricht. A to właśnie list Galacjan dopiero nam wyjaśnił, dlaczego było tak to napisane, czy Bóg tak to wypowiedział, bo tym jednym potomkiem był właśnie Chrystus. Aber hier sind es die Nachkommen. Ale tutaj mowa jest o potomstwie. Und Jakob war in einem geistlichen Zustand, in dem er die Prophetie nicht empfangen konnte. Bo Jakub był w takim stanie duchowym, że on tak daleko idące proroctwo nie był w stanie przyjąć. Wir sehen das auch in Vers 14. Oglądamy też i w wierszu 14. Sie sollen sein wie der Staub der Erde. Czytamy o tym potomstwie, że będzie liczne jak proch ziemi. Ganz anders als bei Abraham, auch das haben wir gesehen. Całkowicie inaczej jest to określone niż w przypadku Abrahama, o czym żeśmy rozmawiali. Wo von den Sternen des Himmels die Rede ist. Gdy Abraham usłyszał, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Natürlich hätte Gott hier auch diese Blickrichtung benutzen können.
Naturalnie przecież Bóg mógłby też i w przypadku Jakuba ten sposób spojrzenia na liczebność tego potomstwa użyć. Aber der geistliche Zustand Jakobs war nicht entsprechend. Ale stan duchowy Jakuba nie był właściwy. Und daraus können wir etwas Wichtiges auch für uns lernen. I z tego właśnie możemy się nauczyć i bardzo ważnych rzeczy dla siebie samych. Es ist nicht egal, wie wir unser Leben auf dieser Erde führen. Że to nie jest rzeczą obojętną, w jaki sposób my nasze życie prowadzimy tutaj na tej ziemi. Und vielleicht verstehen wir manchmal deswegen wenig von Gottes Wort. I to właśnie może akurat z tego powodu niewiele rozumiemy ze Słowa Bożego. Weil unser geistlicher Zustand so schwach ist. Dlatego, że nasz stan duchowy jest tak słaby. Und vielleicht haben wir deswegen auch manchmal so wenig geistliche Kraft. I to może akurat z tego powodu czasami albo w większości przypadków mamy tak mało tej duchowej siły. Gott gibt ihm noch eine dritte Verheißung. Ale Bóg daje mu też i trzecią obietnicę. In Vers 15. W 15. wierszu. Da sagt er und siehe, ich bin mit dir. I mówi do niego, a oto jam jest z tobą. Es ist mehr oder weniger der gleiche Name oder die gleiche Anrede, die in 2. Mose 2 als Name benutzt wird. To jest podobne określenie, które w drugiej Mojżeszowej, w drugim rozdziale jest użyte jako imię Boże. Wenn Gott so dacht, dort sagt, ich bin, der ich bin. W którym to miejscu Bóg powiedział, jam jest, którym jest. Und er sagte hier sozusagen, der, der ich bin, der ist mit dir. I tutaj w tym miejscu możemy to tak odczytać, że ten, który jest, ten jest z tobą. Und ich will dich behüten. I ja chcę ciebie strzec. Und dich zurückbringen. I ciebie przyprowadzić z powrotem. Und ich werde dich nicht verlassen. I nie opuszczę cię. Wie lange hat Gott gebraucht, um Jakob zurückzubringen? Ile Bóg potrzebował czasu, aby przyprowadzić Jakuba z powrotem w to miejsce? Wenigstens 20 Jahre. Co najmniej 20 lat. So viel Zeit und Mühe hat Gott an Jakob aufgewendet. Tak dużo trudu, jak również i czasu musiał Bóg zastosować, aby Jakuba do tego miejsca z powrotem przyprowadzić. Sag mal, so viel Arbeit hat Jakob Gott gemacht. O, spójrzcie na to i tak, ile trudu, pracy Jakub sprawił swojemu Bogu. Und den Begriff Arbeit oder Mühe dürfen wir benutzen. A to pojęcie, czy określenie praca, czy trud możemy dlatego używać. Gott benutzt ihn sogar einmal selbst im Buch Jesaja. Bo Bóg to też i sam osobiście używa takiego określenia w księdze proroka Izajasza. Und er sagt, eure Sünden haben mir Mühe oder Arbeit bereitet. Gdzie jest napisane, że wasze grzechy sprawiły mi wielki trud pracy. Und wir können diesen Begriff erst dann richtig verstehen. I to określenie możemy dopiero wtedy właściwie zrozumieć. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott bei seiner Schöpfung nur sprach. Gdy weźmiemy to pod uwagę, że w czasie stworzenia wszechświata Bóg tylko użył swojego słowa wypowiedzianego. Niemand muss meinen, dass Gott während der 6 Schöpfungstage hart gearbeitet hat. Niech nikt nie myśli, że w czasie tych 6 dni stworzenia Bóg był zajęty wielkim trudem pracy. Wenn es am 7. Tag heißt, dass Gott ruhte, bo nawet jeżeli jest napisane, a 7. dnia Bóg odpoczął, dann hat das Wort ruhen eine doppelte Bedeutung. To słowo w oryginale ma podwójne znaczenie. Das heißt zum einen er hörte auf. Po pierwsze, to słowo oznacza przestał pracować. Er hörte auf zu schaffen. On przestał po prostu już dalej stwarzać. Du findest den gleichen Ausdruck bei dem Manna. I te same wyrażenie możemy też i znaleźć, jeśli znajdziemy opis manny. Als sie in das verheißene Land kamen. Bo gdy lud izraelski doszedł do obiecanego kraju. Und das Manna hörte auf. Czytamy tam i od tego czasu ustała manna. Das heißt, die Schöpfung Gottes war beendet nach den 6 Schöpfungstagen. A to wszystko oznacza, że stworzenie Boże po 6 dniach zostało po prostu zakończone. Gott griff noch einmal in seine Schöpfung ein. Bóg jeszcze raz musiał wkroczyć w czynie do swojego stworzenia. Was er aber eigentlich gar nicht wollte, denn deswegen heißt es ja dort, es war zu Ende. Czego w ogóle Bóg wcześniej nie miał zamiaru czynić, dlatego że tam było napisane, że już zostało to zakończone stworzenie. Aber er musste es tun nach dem Sündenfall. Ale niestety Bóg musiał jeszcze raz to uczynić, wkroczyć do stworzenia po tym upadku w grzech. Es gab plötzlich Dornen und Disteln, was es vorher nicht gab. Bo nagle potem
pojawiły się też oset i ciernie, czego wcześniej nie było na ziemi. Die Schlange wurde ein kriechendes Tier, was sie vorher auch nicht war. A wąż stał się zwierzęciem, który się czołga na swoim brzuchu, czego wcześniej też nie czynił. Die Tiere fraßen Fleisch. A zwierzęta zaczęły pożerać mięso. Das war alles vorher nicht. Wcześniej tak nie było. Aber Gott wird das wieder umkehren zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Ale Bóg znowu to odwróci na początku tysiącletniego królestwa. Aber nicht die eigentliche Schöpfung aus den sechs Schöpfungstagen. Aber nicht die Grundschöpfung aus den sechs Schöpfungstagen. Die wird nicht mehr geändert. Ale te zasadnicze stworzenie z tych sześciu dni stworzenia, ono nie będzie odmienione. Die zweite Bedeutung ist, drugie znaczenie tego słowa jest takie, dass Gott seine Schöpfung genoss, że Bóg po prostu ucieszył się z tego, co stworzył, ze swojego stworzenia. Er ruhte, um sich anzugucken, wie sehr gut alles gewesen ist. To słowo i odpoczął oznacza w drugim znaczeniu, że on teraz usiadł i zaczął się przyglądać z zadowoleniem temu, jak to wszystko działa. Aber ich sage noch einmal, Psalm 33 sagt, ale jeszcze raz to powtarzam, że w Psalmie 33 możemy przeczytać, Gott sprach und es war. Bóg wypowiedział i stało się. Er hat nicht schwer gearbeitet. On nie pracował ciężko. Aber wenn es um unsere Sünden geht, ale jeżeli chodzi o nasze własne grzechy, dann lesen wir, dass Gott gearbeitet hat. To czytamy właśnie, że Bóg pracował. Jesus Christus hat 33 Jahre auf dieser Erde gearbeitet. A Jezus Chrystus 33 lata pracował tutaj na tej ziemi. Und dieses unaussprechlich schwere Werk ausgeführt. Aby te niewypowiedzianie ciężkie dzieło właśnie wykonać. Das heilige Leben reichte nicht. I nie wystarczyło tylko jego święte życie. Auch das Wort eines Schöpfers hätte nicht gereicht. Również i nie wystarczyłoby tylko jedno słowo Stwórcy. Jesus Christus musste zur Sünde gemacht werden und sterben. Jezus Chrystus musiał być uczyniony grzechem i musiał umrzeć. Das war Arbeit. To była praca. Und das sehen wir hier vorgebildet. I to mamy tutaj zobrazowane. 20 Jahre hat Gott sich um Jakob gekümmert, um ihn zurückzuführen. 20 lat Bóg trudził się nad Jakubem, aby z powrotem go do tego miejsca przyprowadzić. Jakob wacht auf. Er wacht auf. Jakub obudził się ze swojego snu. Er merkt, dass der Herr an diesem Ort gewesen ist. I teraz nagle zauważa, że na tym miejscu był Pan. Er fürchtet sich. I przestraszył się. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. My nie musimy bać się Boga. Und Gottesfurcht bedeutet auch nicht, dass wir Angst vor Gott haben müssen. I to określenie bojaźń Boża to wcale nie oznacza, że mamy bać się Boga. Gottesfurcht bedeutet, dass wir Angst haben, etwas zu tun, was ihn verunehrt. Bojaźń Boża to jest właśnie mieć w samym sobie taką bojaźń, żeby uczynić coś, co by zniesławiło Boga. Und wenn Jakob auf sein Leben blickte, a gdy Jakub spojrzał wstecz na swoje życie, dann hatte er bis dorthin Gott fast nur verunehrt. To mógłby tylko stwierdzić, że w swoim życiu dotychczas ciągle zniesławiał Boga. Und so ist es verständlich, dass er Angst hat. I dlatego jest to całkowicie zrozumiałe, że on tutaj się bardzo przestraszył. Dass er sich fürchtet. Że obawiał się. Auch das ist nicht etwas, was Gott erschaffen hatte. I to też nie jest rzeczą, którą Bóg stworzył. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Bo to też jest następstwem upadku w grzech. Denn erst danach lesen wir, dass Adam und Eva sich fürchteten. Dlatego, że my czytamy na początku, że właśnie po upadku w grzech Adam i Ewa zaczęli się bać. Nun Jakob nimmt diesen Stein und stellt ihn als Denkmal auf. I teraz Jakub bierze ten kamień, który miał pod głową i stawia go jako pomnik. Und gibt diesen Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. I daje temu miejscu określenie Betel, co oznacza Dom Boży. Er führt sogar eine Namensänderung durch. I tym samym on doprowadza do zmiany nazwy tej miejscowości. Denn vorher war der Name der Stadt Luz. Dlatego, że wcześniej miejscowość ta nazywała się Luz. Das heißt, in gewisser Weise spricht das hier von einem Neuanfang. I to oznacza, że w pewnym sensie tutaj mówimy o nowym początku.
Aber es war bei Jakob keine Herzensangelegenheit. Ale w przypadku Jakuba to nie była sprawa odmiany jego serca. Es war mehr so eine Art äußere Form. To było tylko coś takiego zewnętrznego, taka jak gdyby czynność zewnętrzna. Er hat verstanden, dass Gott an diesem Ort ist. Wprawdzie zrozumiał, że Bóg jest na tym miejscu. Dann stellen wir besser mal ein Denkmal auf. I pomyślał, to lepiej może postawić jakiś pomnik. Und dann nennen wir diesen Ort besser mal nach Gott, nämlich Haus Gottes. I lepiej to miejsce nazwać od imienia Bożego, na przykład Dom Boży. Aber sein Herzenszustand wird jetzt ab Vers 20 beschrieben. Ale jego stan serca jest dopiero opisany, począwszy od 20 wiersza. Jakob gibt ein Gelübde. Tutaj czytamy, i złożył tam Jakub ślub. Und das klingt bis hierhin noch alles sehr positiv. I tutaj do tego miejsca wydaje się, że wszystko brzmi pozytywnie. Aber jetzt lies einmal, was er für ein Gelübde ausspricht. Ale teraz przeczytajmy dokładnie, jakiż to on ślub składa. Er will mit Gott verhandeln. Można powiedzieć, on tutaj prowadzi z Bogiem targ albo negocjacje. Noch einmal, Gott verspricht ihm die ganzen Verheißungen bedingungslos in 1. Mose 28. Jeszcze raz to chcę powtórzyć, że w tym 28 rozdziale Bóg daje swoją obietnicę bez żadnych warunków, które mają być z jego strony spełnione przez Jakuba. Also in Vers 15 sagt er ihm, was er alles für Jakob tun wird. W 15 wierszu Bóg dokładnie mówi, co on wszystko uczyni dla Jakuba. Ohne wenn und ohne aber. Bez jakiegokolwiek jeśli lub ty to tamto. So ähnlich wie bei Abraham. Podobna ta sytuacja występowała też w przypadku Abrahama. Abraham, der fiel nachher auf sein Angesicht. Ale mówiliśmy o tym wczoraj, Abraham padł na swoją twarz. Und was sagt Jakob? A co Jakub tu mówi? Jakob sagt Gott. Jakub mówi: Boże, wenn du das tust, was du mir versprochen hast. Jeśli to uczynisz, co mi teraz przyrzekłeś, dann bin ich bereit, dass du mein Gott bist. Wtedy będę dopiero gotowy na to, abyś ty był moim Bogiem. Er erpresst Gott nahezu. Można by powiedzieć, że on to wymusza na Bogu. Das war schon frech, was Jakob hier aussprach. Można powiedzieć, to było bezczelne. Gott in seiner Gnade schweigt. A Bóg w swojej łasce milczy. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ja nie wiem, jak ja bym zareagował. Wenn ich jemandem was versprechen würde ohne Bedingung. Bo jeżeli ja bym komuś coś przyrzekał bez jakichś warunków początkowych z jego strony. Und er macht daraus einen Bedingungssatz. I nie sformułowałbym to w formie takiego zdania warunkowego. Tu das erstmal alles. Uczyń to wszystko. Und dann bin ich auch mal bereit für dich da zu sein. I wtedy będę gotowy, abym był dla ciebie wszystkim. So redet Jakob mit Gott. Ale spójrzmy, w taki sam sposób Jakub właśnie mówi do Boga. Wahrscheinlich würde niemand von uns wagen, so mit seinem leiblichen Vater zu sprechen. Prawdopodobne jest to, że prawdopodobnie my byśmy nie odważyli się z własnym ojcem w ten sposób rozmawiać. Doch die Gnade Gottes ist so groß, dass er schweigt zu diesem Satz. Ale łaska Boża jest tak ogromna, że Bóg zamilczał, gdy usłyszał to zdanie. Jakob geht seine eigene Wege. A Jakub poszedł swoimi własnymi, samowolnymi drogami. Gott zieht ihn immer wieder ein klein wenig zurück. Bóg ciągle go pociąga za sobą. Und wir kommen damit nach Kapitel 32. I tym samym możemy teraz przejść do tego 32 rozdziału. Und wir sehen auch dort, dass das Wirken Gottes noch nicht zu Ende ist. I w tym rozdziale widzimy, że działanie Boże w stosunku do Jakuba jeszcze się nie zakończyło. Denn wieder ist es Nacht. Bo znowu czytamy, że jest noc. In Vers 23. Czytamy o tym 23 wierszu. Und er stand in jener Nacht auf. I czytamy również, że on tej nocy wstał. Und dann führt er seine ganze Familie über den Jabok. I on przeprowadził całą swoją rodzinę przez potok Jabok. Und er blieb allein zurück. Ale on sam pozostał na tym pierwszym brzegu. Und ich sag mal, das ist der Moment, auf den Gott gewartet hatte. I tak można by pomyśleć, że to jest właśnie ta chwila, na którą Bóg czekał.
20 Jahre hat Gott an dem Herzen von Jakob gearbeitet. 20 lat Bóg pracował nad sercem Jakuba. Und jetzt war endlich der Zeitpunkt, wo er ganz alleine zurückbleiben musste. I teraz w końcu nastąpiła taka chwila, że Jakub został całkowicie sam. Genauso wie er ganz alleine oft bei Bethel auf diesem Stein lag und diesen Traum hatte. Dokładnie tak samo jak w Bethel całkowicie sam leżał na tym kamieniu i miał ten sen. Weißt du, auch das ist ein Prinzip Gottes. Wiesz, to też jest właśnie zasada Boża. Was heute genauso gültig ist. Która dokładnie tak samo jest jeszcze dzisiaj obowiązująca. Dass Gott auch mal mit jedem einzelnen von uns allein sein möchte. Że Bóg chce z każdym z nas osobno być na osobności. Und wir brauchen diese Momente unbedingt in unserem Leben. A my te chwile potrzebujemy rzeczywiście jako nieodzowną rzecz w naszym życiu. Dass wir wirklich mal alleine vor Gott sind. Że my rzeczywiście będziemy sam na sam z Bogiem. Und mit alleine meine ich nicht nur, dass keine andere Person dabei ist. A to, że mówię, że będziemy sami tylko z Bogiem, to nie oznacza, że nie będzie wokoło nas innych osób. Sondern dass wir alle Dinge auch mal wegtun, die uns ablenken können bei dem Alleinsein mit Gott. Ale również to oznacza, że my odłożymy na bok wszelkie czynności, które mogłyby nas rozpraszać, gdy będziemy sam na sam z Bogiem. Ich meine auch mal diese ganzen modernen Medien. Ja na przykład mam na myśli wszystkie te nasze nowoczesne media. Also ich könnte nicht meine Bibel alleine vor Gott lesen, wenn daneben mein Handy liegen würde. A więc ja nie potrafię czytać mojej Biblii sam na sam z Bogiem, jeżeli by obok leżała moja komórka. Ich wüsste genau, was ich tun würde, wenn es klingeln würde. Bo ja dokładnie wiem, co bym zrobił, gdyby ten telefon zadzwonił. Ich könnte auch nicht meine Bibel lesen, wenn daneben der Rechner an wäre. Ja również nie potrafiłbym też i czytać Biblii sam na sam z Bogiem, gdyby obok mnie stał uruchomiony komputer. Und jedes Mal die Verlockung da wäre, E-Mail zu lesen oder im Internet zu surfen. Bo zawsze by była taka pokusa, że chciałoby się spojrzeć, a może przyszedł jakiś e-mail, a może pewną rzecz by trzeba sprawdzić w internecie. Wir brauchen wirklich Momente im Leben, wo wir alleine vor Gott stehen. Nie, my rzeczywiście potrzebujemy takie chwile w naszym życiu, gdy my będziemy całkowicie sam na sam z Bogiem. Ich muss da immer an diese Aussage von Jesus Christus zu den Jüngern denken. Ja zawsze muszę sobie przypominać o tej wypowiedzi, jaką Pan Jezus uczynił do swoich własnych uczniów. Kommt an einen öden Ort. Pójdźmy na ustronne, osobne miejsce. Und der Herr suchte selbst auch solche Orte auf. I Pan sam też i w swoim życiu poszukiwał tego rodzaju ustronnych miejsc, wo er auch alleine vor Gott war, ohne seine Jünger. Gdzie on sam na sam był ze swoim Bogiem, nawet bez obecności swoich uczniów. Sie mussten ihn suchen. A uczniowie musieli go poszukiwać. Aber wo er auch alleine war vor Gott, ohne dass irgendetwas Ablenkendes da war. Aby był samotnie, sam na sam z Bogiem, gdzie żadna rzecz by go nie rozpraszała. Und ich sage das auch gerade den Jüngeren. A ja to szczególnie podkreślam dla was wszystkich młodych. Wenn du solche Momente in deinem Leben nicht hast. Jeżeli nie będziesz miał takich chwil w twoim życiu, wo du wirklich mal alles liegen lässt. Gdzie rzeczywiście na bok odłożysz wszystkie inne rzeczy. Und dort alleine vor Gott stehst. I będziesz tylko sam na sam z Bogiem. Dann wirst du nie richtig den Willen Gottes für dein Leben erfahren. To nigdy nie będziesz mógł dowiedzieć się woli Bożej dotyczącej twojego własnego życia. Und dann wird es auch kaum geistliches Wachstum geben. I prawie że jest to niemożliwe, aby zaistniał duchowy wzrost. Jakob kam 20 Jahre lang nicht weiter in seinem Leben. A Jakub też przez 20 lat nie posunął się duchowo do przodu w swoim osobistym życiu. Bis er endlich allein, ohne irgendetwas Störendes vor Gott stand. Aż w końcu on sam na sam, bez jakichkolwiek zakłócających czynników, znalazł się w obecności Bożej. Und sofort merkt man, dass Gott sich Jakob aktiv kümmert. I natychmiast można zauważyć, że Bóg zatroszczył się teraz aktywnie o Jakuba. Und zwar in einer unbeschreibbaren Gnade.
A mianowicie w nieopisanie wielkiej łasce. Es rang ein Mann mit ihm. Bo okazuje się, że walczył z nim pewien mąż. Und das war ohne Frage der Herr. A to bez żadnej wątpliwości był osobiście sam Pan. Es war eben eine Offenbarung Gottes. Bo to właśnie było tym objawieniem Bożym dla niego. Gott in seiner Absolutheit kann kein Mensch sehen. Bo Bóg w jego absolutnej istocie nie może być widziany przez żadnego człowieka. Der ein unzugängliches Licht bewohnt. Bo on zamieszkuje światłość niedostępną. Den niemand gesehen hat und sehen wird. I jego nikt nie widział i nigdy nie będzie widział. Aber Gott hat sich offenbart. Ale Bóg siebie samego objawił. Im Neuen Testament in Jesus Christus. W Nowym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa. Und wer ihn gesehen hat, der hat Gott, der hat den Vater gesehen. A kto jego widział, to widział też i Boga Ojca. Etwas von seinen Wesenheiten. Mianowicie widział te jego przymioty. Aber es gibt eben auch solche Offenbarungen im Alten Testament. Ale również też i tego rodzaju objawienia były też i w Starym Testamencie. Wo Gott sich den Menschen zeigt. Gdzie Bóg ludziom siebie samego pokazywał. Und die Menschen leben können anschließend. A ludzie po tym spotkaniu z Bogiem dalej mogli żyć. Das war ja auch die Sorge von Manoah. Bo też i tego rodzaju to było zmartwieniem Manoacha. Wir haben Gott gesehen und müssen sterben. Który powiedział: o, Boga żeśmy widzieli, teraz musimy umrzeć. Nein, sagt seine Frau. A jego żona powiedziała: nie. Wir haben Gott in einer besonderen Offenbarung gesehen. Myśmy widzieli Boga w jego szczególnym objawieniu. Ich sag mal in der Form von Jesus Christus alttestamentlich. Możemy powiedzieć, że on występował w Starym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa. Und deswegen brauchen wir nicht zu sterben. I dlatego my nie musimy teraz umrzeć. Also in Jesus Christus können wir Gott sehen. A więc w Jezusie Chrystusie możemy oglądać Boga. Und so ringt dieser Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufgeht. I tak czytamy, że ten mąż walczył z nim, aż zaczęła pojawiać się poranna zorza. In diesen Gegenden ist es fast 12 Stunden dunkel. W tych rejonach w nocy jest prawie że przez 12 godzin całkowicie ciemno. 12 Stunden haben die beiden Männer miteinander gerungen. 12 godzin ci dwaj mężowie ze sobą walczyli. Du, das ist schon Gnade genug. To już naprawdę jest wystarczający wielki objaw łaski. Der Mann hätte nur ein Wort zu sprechen brauchen. Bo przecież ten mąż Boży mógłby tylko powiedzieć jedno słowo. Und Jakob wäre tot gewesen. A Jakub byłby martwy. Aber Gott erniedrigt sich so tief hier, ale Bóg tak bardzo się tutaj w dół zniża, dass er mit ihm diesen langen Kampf führt. Że prowadzi z nim tak długą walkę. Und im Vergleich zu den 20 Jahren waren die 12 Stunden wenig. W porównaniu z tymi 20 laty, to te 12 godzin wydają się niedługim okresem. Da können wir sehen, welch eine Mühe Gott aufwendet. I w tym możemy zauważyć, jak wielki trud Bóg bierze na siebie. Wir können wirklich sehen, dass der Herr die Seinen kennt. I możemy też z tego zauważyć, że Pan rzeczywiście zna wszystkich tych, którzy są Jego własnością. Und dass er sich Zeit dafür nimmt. I że On rzeczywiście ma dla nich czas. Verstehst du, Gott nimmt sich 12 Stunden Zeit, um mit Jakob zu ringen. Czy to rozumiemy, że Bóg miał 12 godzin czasu, aby walczyć z Jakubem? Gott guckt einmal stundenlang zu, wie Gideon in der Kälte den Weizen schlägt. Bóg również też i długie godziny przyglądał się, jak Gedeon młócił swoje zboże, będąc w nadzwyczajnym miejscu prasy dla winogron. Und anschließend wartet Gott sogar noch einmal Stunden, bis Gideon sein Opfer ihm bringen kann. A potem jeszcze Bóg godziny długie czekał, zanim Gedeon przygotuje mu przyrzeczoną ofiarę. Gideon ist so kühn und bittet sogar Gott darum. A Gedeon jest na tyle odważny, czy śmiały można powiedzieć, że on prosi Boga o to, aby poczekał. Bleibe hier, bis ich dir dieses Opfer zubereitet habe. Pozostań tutaj, aż ja ci przygotuję moją ofiarę. Und der Engel des Herrn sagt, a anioł pański powiedział, ja, ich bleibe. Tak, ja pozostanę. Siehst du, das zeigt dir, dass Gott Interesse an uns hat. To wszystko wskazuje na to, jak bardzo Bóg jest każdym z nas osobno zainteresowany. Weißt du, wir können zum einen lernen, dass Gott sich Zeit nimmt,
um dich zu beobachten. Ale jedno możemy się nauczyć, że Bóg zawsze ma czas, aby każdego z nas osobna obserwować. Um zu gucken, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Aby przyjrzeć się temu, co ty w twoim życiu czynisz. Gott nimmt sich Zeit, wenn er einen Gläubigen korrigieren muss. Bóg również też i ma czas, aby wierzącego skorygować. Gott nimmt sich Zeit, wenn ein Gläubiger Gott ein Opfer bringen möchte. Bóg również też i ma czas, jeżeli wierzący chce przynieść dla Boga ofiarę. Und das bei jedem einzelnen Gläubigen. I to on czyni w przypadku każdego pojedynczego wierzącego. Was am Ende der Psalme heißt, Psalm 147, dass Gott alle Sterne erschaffen hat. Pod koniec Księgi Psalmów, chyba w 147 jest napisane, że Bóg stworzył wszystkie gwiazdy. Dass er jedem einzelnen Stern einen Namen gibt. I że każdej pojedynczej gwieździe on dał jej własną nazwę. Und dass er sich gleichzeitig um jeden einzelnen kümmert, der zerschlagenen Herzens ist. Ale jednocześnie tam jest napisane, że on również troszczy się o każdego, który jest skruszonego serca. Und man hat sogar das Gefühl, als wenn Gott hier nicht zum Ziel kommt. I tutaj można odnieść takie wrażenie, jak gdyby to miało się Bogu nie udać dojść do swojego celu z Jakubem. Denn als er sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Bo czytamy, że gdy widział, że go nie przemoże, to uderzył go w jego staw biodrowy. Also Gott kam irgendwie mit Jakob nicht zum Ziel. A więc z tego wynika, że w pewnym względzie Bóg nie dochodzi z Jakubem do swojego celu. Aber da wird uns gezeigt, dass dieser Gott doch allmächtig ist. Ale w tym momencie jest pokazane, że jednak Bóg jest tym Bogiem wszechmogącym. Er braucht das Hüftgelenk nur zu berühren. I tutaj okazuje się, że on tylko musiał dotknąć ten staw biodrowy. Da war es verrenkt. I natychmiast był on zwichnięty. Weißt du, wenn wir gar nicht auf die liebende Stimme Gottes hören? Wiesz co, jeżeli my nie chcemy tak w ogóle posłuchać na ten głos pełen miłości, der uns in Liebe in die Nachfolge hinter ihm herbringen möchte, który w tak wielkiej miłości chce doprowadzić nas do naśladowania go, dann kann Gott auch schon mal hart reden. Wtedy Bóg może też i twardo do nas przemówić. Auch schon mal so, dass es weh tut. Nawet i tak, że nas to zaboli. Auch vielleicht schon mal so, dass man die Folgen sein Leben lang trägt. A może i tak, że te następstwa będziemy musieli nieść przez całe nasze życie. Das war nicht nötig hier. Ale tu w tym przypadku nie było to rzeczą konieczną. Wenn Jakob vorher eingelenkt hätte. Wenn Jakob vorher ja gesagt hat zu der Korrektur. Nie byłoby rzeczą konieczną, gdyby Jakub wcześniej był zgodny z wolą Bożą. Aber so müssen sie 12 Stunden miteinander kämpfen. Ale okazuje się, że wcześniej musieli 12 godzin ze sobą walczyć. Und dann sagte Gott, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. I wtedy Bóg powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Wieder handelt Gott in Gnade. Znowu Bóg tutaj działa w łasce. Und dann versteht Jakob, worum es hier geht. I wtedy Jakub zrozumiał, o co tutaj chodzi. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Nie puszczę cię, dopóki mi wcześniej nie pobłogosławisz. Und dann sagt Gott zu ihm, was ist dein Name? I wtedy Bóg do niego powiedział, jakie jest imię twoje? Und dann bekommt er diesen neuen Namen Israel, Kämpfer Gottes. I wtedy on otrzymuje to nowe imię Izrael, czyli ten, który walczy z Bogiem. Und dann fragt Jakob natürlich, was ist denn dein Name? I wtedy Jakub też pyta, a jakie jest twoje imię? Er bekommt keine Antwort. Ale nie otrzymuje odpowiedzi. Warum doch fragst du nach meinem Namen? Dlaczego pytasz o moje imię? Erst viel später stellt sich Gott dem Jakob vor als Gott der Allmächtige. Dopiero długi czas potem Bóg przedstawia się Jakubowi jako ten Bóg wszechmogący. Aber auch dann ist Jakob noch sehr, sehr weit weg von einem Verhalten von Abraham. Ale nawet i wtedy Jakub będzie daleko, daleko od tego sposobu zachowania się jego ojca Abrahama. Denn Abraham fiel auf sein Angesicht. Bo my czytamy, że Jakub padł na oblicze swoje. Das lesen wir leider bei Jakob nicht. A w przypadku Jakuba niestety takiego określenia nie czytamy. Er benennt den Ort neu.
I on nadaje nową nazwę tej miejscowości. Und nennt ihn Pniel, Angesicht Gottes. I nazywa tą miejscowość Peniel, co oznacza oblicze Boże. Und es ist für ihn wirklich ein Neubeginn. I rzeczywiście dla Jakuba to oznacza nowy początek. Das sehen wir an dem letzten Vers, Vers 32. A to możemy zobaczyć na podstawie tego ostatniego 32 wiersza. Er sagt zum einen, meine Seele ist gerettet worden. On z jednej strony mówi, że dusza moja została wyratowana. Auch wenn er anschließend wieder mit List und Tücke vorgeht. Nawet jeżeli on w połączeniu z tym dalej jeszcze postępuje z chytrością i taką przebiegłością. Ja, auch in Kapitel 33 geht er wieder einen eigenen Weg. I dalej czytamy w 33 rozdziale, że idzie dalej swoją własną drogą. Auch noch in Kapitel 34, 35. Nawet i w 34 i 35 oglądamy go, jak idzie swoją samowolną drogą. Aber trotzdem war das ein neuer Beginn in seinem Leben. Ale pomimo wszystko to te spotkanie z Bogiem było dla niego nowym początkiem. Und er konnte sah und man konnte schreiben und die Sonne ging ihm auf. I można to określić, że wtedy dla niego wschodziło słońce. To jest w naszej Biblii 31 wiersz. Es waren zwei Begebenheiten, die bei Nacht passierten. A więc mówiliśmy o dwóch zdarzeniach, które działy się w nocy. Zum einen dieser Traum. Po pierwsze oglądaliśmy sen Jakuba. Wo er auch verstanden hatte, dass das der Ort war, wo Gott war. W którym on też zrozumiał, że to miejsce, w którym on się znajdował, to było miejsce, w którym jest Bóg. Er nannte ihn ja sogar Bethel. Nazwał nawet i to miejsce Bethel. Er bekam die herrlichen Verheißungen Gottes. I otrzymał te najwspanialsze obietnice Boże. Aber er erpresste Gott. Ale można by powiedzieć, że on wymusza wszystko od Boga. Er verhandelte mit ihm. Bo po prostu targuje się z Bogiem. Und dann ließ Gott ihn 20 Jahre lang seinen eigenen Weg gehen. A w odpowiedzi na to Bóg pozwala mu, aby poszedł i 20 lat chodził swoimi własnymi, samowolnymi drogami. Und wie viel Leid hat er auf diesem Weg erfahren? A gdy to przeczytamy, to dowiemy się, ile trudu i znoju on przeżył w te 20 lat. Ich sage nicht, dass jedes Leid, was wir erfahren, immer diese Ursache hat. Ja nie twierdzę, że każdy ból, trud i znój to ma właśnie taką przyczynę, o której teraz mówimy. Aber es kann mal sein. Ale może tak być. Und deswegen müssen wir immer prüfen, i dlatego zawsze musimy to sprawdzać, was unsere Lebensumstände sind, jakie są nasze życiowe okoliczności, woher sie kommen könnten, skąd one mogłyby teraz się pojawić. Wir müssen sie immer in das Licht Gottes bringen. I zawsze musimy te okoliczności oświetlić tą światłością Bożą, um zu verstehen, was die persönliche Sprache zu mir ist. Aby zrozumieć, jaka jest osobista mowa Boga do mnie. Wir können nicht pauschal etwas beurteilen. Nie możemy wszystko tak ogólnikowo oceniać. Wenn demjenigen das widerfährt, war das die Ursache. Jeżeli komuś się coś przytrafia, to od razu wyciągać wnioski, a przyczyną tego było to i to. So einfach ist es nicht. Nie, tak nie jest, to proste. Und wir haben auch gar nicht bei den anderen zu beurteilen, warum einen welches Leid trifft. To dotyczyło mnie samego, a tym bardziej nie mamy żadnego prawa, jeżeli byśmy mieli oceniać życie kogoś drugiego. Wir müssen unser eigenes Leben in das Licht Gottes stellen. Nie, my zawsze swoje własne życie stawiajmy w świetle Bożym. Es ist eine persönliche Sache. Gdyż to jest nasza osobista rzecz. Und darum heißt es eben auch, dass die Sonne ihm aufging. I dlatego w tym 31 wierszu jest napisane, wschodziło dla niego albo nad nim słońce. Auch wenn sie natürlich buchstäblich aufgegangen ist. Nawet jeżeli w rzeczywistości to słońce wschodziło nad całą ziemią. Aber es geht hier um das Wirken Gottes an dem Herzen von Jakob. Ale tu ono określa te działanie Boże na sercu Jakuba. Und Jakob hat persönlich verstanden, was die Schule Gottes für ihn war. I Jakub to osobiście zrozumiał, jaka szkoła Boża teraz była dla niego. Auch wenn nachher noch viel Schwachheit bei ihm zu lesen ist. Nawet jeżeli później możemy przeczytać o wielu różnych jego słabościach. Auch wenn das Fleisch doch wieder hervorkommt bei ihm.
Nawet jeżeli dalej w jego życiu objawia się jego własne cielesne działanie. Aber man merkt sich, dass sich seine innere Haltung geändert hat. Ale można zauważyć, że jego wewnętrzne nastawienie się zmieniło od tego momentu. In den ersten 20 Jahren interessierte ihn Gott kaum. Bo w tych pierwszych 20 latach jego życia niewiele go Bóg interesował. Nach diesem Ereignis versucht er sein Leben immer wieder in das Licht Gottes zu stellen. Ale po tym zdarzeniu on ciągle na nowo próbował swoje życie oświetlić od czasu do czasu tym światłem Bożym. Und so verstehen wir, dass Gott später auch sagen kann, dass er der Gott Jakobs war. I dlatego możemy to teraz zrozumieć, że później Bóg mógł też i powiedzieć o samym sobie, nazwać siebie samego, że jestem Bogiem Jakuba. Wir können bei Jakob wirklich lernen, dass Gott jeden einzelnen kennt. I w przypadku, na przykładzie tego Jakuba możemy też i nauczyć się tego, że Bóg zna każdego z nas osobna. Dass sich Gott wirklich jeden einzelnen kümmert. I że Bóg rzeczywiście o każdego z osobna się troszczy. Nehmen wir die Hilfe Gottes auch an. O, przyjmujmy również i tą pomoc Bożą.